Witam serdecznie, Miłosz TV. Niestety nie będzie dzisiaj żadnego filmu związanego z rowerami, z tematyką rowerową, ponieważ musiałem wyjechać do roboty na 2 tygodnie. No i niestety aż tutaj na koniec świata do Sydney. Dlatego po co robię ten film? Nie właśnie po to, żeby się pochwalić, że wyjechałem z pracy do Sydney, ale po to, żeby głównie to zapowiedzieć, bo się zastanawiałem, czy nagrać coś, czy nie nagrywać. No na siłę, to wiecie, nikt nie lubi, żeby cokolwiek tutaj zapychać w internecie, ale przy okazji zapowiem Wam i zaproszę Was, bo od 4 października będą naprawdę ciekawe materiały rowerowe, bo jeżeli słyszeliście, czy nie słyszeliście, jak oglądaliście poprzedni film z wywiadem z Janem Balawajder, jadę. Jestem członkiem ekipy, dołączyłem do zespołu Krzyśka Fechnera i będziemy jechali across Indie, czyli 3600 km. Ja będę oczywiście w supporcie, nie będę jechał, tylko będzie jechał Krzysiek Fechner, a moja rola w tej ekipie 6-osobowej będzie taka, żeby nagrać cały ten wyścig, przebieg tego wyścigu. Jak Krzysiek jedzie 3600 km przez Indie i tam ma chyba 18 tysięcy przewyższeń, bo będziemy jechali od Himalajów aż do Oceanu Indyjskiego. Także myślę, że będzie naprawdę kawał ciekawej historii i będzie tam co ponagrywać i będziecie mieli też co oglądać, żebyście mogli posmakować też, jak to właśnie tam wyglądało. Nie tylko będę nagrywał Krzyśka, ale też będziemy tam nagrywali tych Hindusów. Krzysiek jest jedynym Europejczykiem, Polakiem. Będzie reprezentował, można powiedzieć, całą Europę i resztę świata, bo tam będzie tylko 200 Hindusów. To jest druga edycja w ogóle tego wyścigu. Więc myślę, że będzie naprawdę bardzo, bardzo ciekawie i będzie tam stamtąd mnóstwo materiału i nie tylko chcę nagrywać właśnie Krzyśka, ale też członków ekipy i wszystkiego, całej tej otoczki i wszystko, co tam się będzie działo. Też no, myślę, że zobaczę kawał Indii, skoro będę jechał przez całe Indie, no to też będzie sporo ciekawych rzeczy można zobaczyć i też to wszystko nagrać. Także jeszcze raz przepraszam, że nie ma materiału w tym tygodniu, ale myślę, że to Wam wynagrodzę wieloma innymi materiałami, których będzie dużo, dużo więcej. Także, no cóż, mi pozostaje zaprosić Was od 4 października na serię filmów właśnie z wyścigu Across India 2024. No i też Was zachęcam do śledzenia kropki. Wszelkie informacje będę jeszcze wrzucał, także jeżeli jesteście ciekawi, to subskrybujcie kanał, klikajcie w dzwoneczek, tak żeby nie przekapić żadnych tutaj materiałów i informacji związanych z tym wyścigiem. Pozdrawiam Was serdecznie, do zobaczenia, trzymajcie się w kolejną środę, hej!